Kantok Music. Dobry wieczór, Wrocław. Dobry wieczór. Dzięki tym się nie zapowiedziałeś. Przyznam szczerze, że dopóki nie otworzyłeś mordy, myślałem, że będziesz tylko podawał browary. Twoja konferencjerka jest tak samo mańska, jak kiedyś siedmiolatka zapowiadała mój wierszyk w podstawówce. Rozumiem, mniejszości innej orientacji też muszą z czegoś żyć. Ty, min modelu. Jesteś największym słodziakiem. Nie wiem, co czuł Jędrzej, kiedy nalewał ci piwo w pubie, w którym pracował. Słuchajcie, to jest dobra faza. Tymin jest jedynym polskim freestylerem, któremu jak ktoś na bitwie rzuci chuj ci w dupę, to po bitwie pyta, czy możemy już, bo ma autobus za pół godziny. Do tego, Tymin, jesteś tak zasadniczy, tak truskulowy, w wieku 14 lat popierdalałeś z płytą Łony w koszulce Dinala. Jesteś genialny, jesteś tak prawilny, że jesteś jedyną osobą, jeżeli w szkole wybuchłaby bomba, to jedyny byś zdechł i nie uciekł, bo nie wolno biegać po korytarzach. Jesteś taką pizdą, że twoja morda powinna reklamować czarny protest. Jesteś jedyną osobą, Tymin, kiedy idziecie w nocy grupą i cieszysz się na słowa w grupie raźniej. Nie wiem, czy wiecie, ale Tymin jako dziecko został zgwałcony i kiedy w sądzie musiał rozpoznać sprawcę, powiedział: nie potrafię, jak się całuję, to zamykam oczy. Ideałem seksualnym Tymina jest Ewa Tylman, cała mokra i nie oddycha. Tymin, wiesz, jaka jest różnica między Sosnowcem a osiedlem? Na osiedlu musi być przynajmniej 5 bloków. Tymin, jedna z naprawdę niewielu dobrych, młodych, ostoi oldschoolowego podejścia. Zróbcie hałas dla tego człowieka. Druga osoba. Bardzo chciałbym przejść do tej osoby. Jest naprawdę ostatnio bardzo fascynująca na polskiej scenie freestyle'owej. Naprawdę wypada o niej wspomnieć. Osiągnął bardzo wiele, bardzo szybko. Jest bardzo skromny, ale wielce utalentowany, reprezentuje 3/4 UDG, pochodzi z Bielsko-Białej, zrobił wiele dla polskiego freestylu, nie mogę o nim nie wspomnieć, naprawdę Pueblos, jesteś zajebisty. To moment, kurwo. Już ktoś to powiedział, naprawdę. Na początek chciałbym przytoczyć definicję z Google'a. Bober. Niezbyt chwalebne i niechlubne określenie nadmiernego kobiecego owłosienia łonowego. Jakie życie, taki rap. Dziewczyna Bobera, którą znam osobiście, bardzo ją szanuję i darzę dobrymi wspomnieniami, jak połowa polskiej sceny freestyle'owej. To jest kurwo Milton! To jest kurwo Milton! Ma na nazwisko piwko. Naprawdę, to jest właśnie Milton. Jak Pueblos ostatnio zapytał, czy idziemy sobie jednąć piwko, Filipek był jedynym, który dziwnie na nią spojrzał i zaczął się uśmiechać. I wyobraźcie, Pobel jest takim nekrofilem, że jak wraca do domu i mówi, że ma ochotę pierdolnąć zimne piwko, to jego dziewczyna ucieka. Bober kiedyś chodził do gastronomika. Kurwa, ambitnie. Już raz to kiedyś powiedziałem. Stary... Nie wiem, jaki był cel tego. Chciałeś zdobyć wysokie wykształcenie, zapewnić sobie dobrą pensję. Kurwa, żeby robić na zmywaku, nie trzeba mieć wykształcenia. I tak nikt nie chciał tego jeść. Kolejno wszyscy ci wpierdolili, jak leci. Bober napisał o sobie w grupie na rost. To jest real talk. W dzieciństwie byłem trochę rudy. Kurwa, trochę rudy. To tak jakby Jaśmela napisał, jestem trochę sprawny. Jakby Anna Grodzka powiedziała, jestem trochę mężczyzną. Jakby Filipek powiedział, mam trochę flow. Powiem ci, że z tego się nie wyrasta. Rudość wychodzi z człowieka, człowiek z rudości nie. Swoją drogą, nie wiem, co wy macie z tymi maturami. Jeden kurwa wiadomo, drugi pierdolił się z maturą i wiadomo ile. Stary, prawko też nie zdałeś jeszcze prawka, prawda? Za to twoja dziewczyna wie coś o prawie jazdy, bo jak mówię o niej, to mówię, że najlepiej czuje się jak niebieski znak z białą strzałką w prawo. Na kazie. Bober uwielbia koszykówkę. Mam nadzieję, że w końcu dogram tę zwrotkę na twój kawałek o koszykówce swoją drogą. Twoje życie seksualne jest jak mecz NBA. 10 murzynów robi wsady przez 40 minut tak długo, aż nie wyjdziesz z trumny.
Na koniec prosy za level up. Zajebiście, że robicie to z Laikiem. Mam nadzieję, że w Sylwestra puścicie kolejną część. Swoją drogą jest jeszcze tylu dobrych producentów, który można zapierdolić ksywę. I z Żubem był naprawdę świetny freestyle'owiec, bardzo kumaty człowiek, z którym zawsze chętnie piję pionę. Zróbcie hałas do Bubera! Na początek zacytuję tego typa Mesa przy kolejnej osobie. To słowo winienem rapować klęcząc. Wojtek Babinci, mój serdeczny kolega od Maszcznika. To jest real talk. Wiecie, co zrobił kiedyś Babinci, jak byliśmy na jakiejś bitwie po Pitosie? Mówił, że ma taką metodę, że jak ktoś podchodzi do niego i chce papierosa, to może nie jest takie zabawne, ale on to bardzo zabawnie przedstawiał. Mówi do niego, ej, Maszcznika? On patrzy na tę osobę i mówi, ej, a Maszcznika? Ta osoba patrzyła na niego jak na debila i odchodziła. Twoja dziewczyna robi to samo. Babinci, całe życie na kucaka, oczywiście wiadomo. Na tej bitwie kucałeś, wstawałeś, kucałeś, robiłeś różne pozycje, wypinałeś się. Nie to miałem na myśli, mówiąc, jak freestylujesz, pomyśl o czymś przyjemnym z dzieciństwa. Wojtek Babinci. Moja była dziewczyna, chuj ci w dupę, kiedyś nazwała cię babcinem, może to po twojej stylówce. Pierwszy raz jesteś w koszuli dzisiaj, ale zwykle to jest sweterek, trochę rozciągnięty, spodnie, ale rybaczki dotąd, jakieś dziwne wyjebane buty. Michał Piruk polskiej sceny, bardziej top niż model. Babinci wygląda jak zboczeniec. Babinci rusza się jak zboczeniec. Babinci ubiera się jak zboczeniec. Gada jak zboczeniec. Wyobraźcie sobie Babinciego z takim płaszczem w parku, takim totalnie zawiniętym, jak wlatuje w ten gąszcz dzieci i powiem tobie, i powiem tobie, i powiem tobie. Każde twoje wejście kończy się na i powiem tobie, i powiem tobie. Riftox naszej grupy, naszej konferencji, Babinci powiedział, że pierwszego browara wyjebał jak miał 3 lata. Jako czterolatek przyszedł zapłakany do swojego domu, gdzie właśnie trwała 7. libacja alkoholowa w tym tygodniu, a była środa. Poszedł do swojego ojca, na co ten zapytał go, kurwa, ile szedłeś po tę wódkę? Babinci zaczął historię, powiedział do taty, po 7 razy i powiem tobie, 10 minutach śnienia się i powtarzania nerwowo, jak na każdej bitwie, ej ty kurwa, jesteś jebem, po kimś to masz. Wydukał, tato, wracałem dzisiaj z przedszkola, zaniosłem puszki do skupu i tam w tym skupie był taki pan z wąsami. Pan z wąsami zaprosił mnie do swojego kantorka i poczęstował mnie kakałkiem. Złapał mnie potem za ramionka i zaczął głaskać po główce. Ojciec Babinciego nie przestawszy walić sobie kole, spojrzał i powiedział tylko, mów dalej. Babinci dostał kiedyś kartkę ostrzegawczą na święta Bożego Narodzenia, na której było napisane. Pamiętaj, narkotyki zniekształcają myślenie. Możesz zrobić coś, czego będziesz żałować. Uważaj, co bierzesz. Do koperty dorzucam cukiereczka, jak go zjedz, to przyjdź na górę tata. Najbardziej pozytywny wariacik, jakiego chyba znam na polskiej scenie freestyle'owej. Jednym kopem rozpierdala flaszkę wódki nad Wisłą i potrafi rozjebać każdego. Zróbcie hałas dla Babinciego! Teraz mam największy problem z pojechaniem tego człowieka. Staw, zajebiście wczułeś się dzisiaj w rolę. Najpierw odjebałeś tam Maniana, a potem po tobie na scenę wszedł fajny Kamil. Kurwa, hyper Kamila Bednarka. Łojoj! Widzę, że Filipkowi odjebało już totalnie. O Stawie wiem tyle. Rodzice poloniści, studiował filologię rosyjską. Lata za tępym zjaranym debilem, który profanuje polskie piosenki i robi to za pieniądze. Stary, trzeba było zostać dziwką. Gra kuta w ustach Bednarka jest jak kuta Spejtera w ustach Tori Black. To kurwa nie miało prawa się wydarzyć. Łojoj! Też już rozumiem, co inspirowało Stafa do studiowania filologii rosyjskiej. Na każdy jego podryw dziewczyna odpowiadała, bez gumy 200 zł. Skutecznie. Staw napisał o sobie gardzem już kulem. Filipek, kurwo, jest was dwóch. Staw jest taki gruby, że ma własną atmosferę i grawitację. On sobie tak bardzo zaadaptował potrzeby kosmosu do wpierdalania, że jak spada mu kebab, to sam się podnosi i wraca do mordy. Łojoj. Napisał, że przez rok pracował jako sushi master. Wyjebali go w momencie, w którym oprócz opierdolenia całego sushi zjadł jeszcze połowę tego drewnianego stateczka, na którym się podaje argument OMSO. Kurwa, chrupiące! Jebać polskie reggae. To w ogóle oficjalnie banda przyjebanych nastolatków, która nabija ciągle to samo na tych samych bitach.
Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś słuchał piosenki Tymona Tymańskiego i zespołu Kury, która nazywa się Nie mam jaj. Ja tylko pozwolę sobie zacytować, tak mniej więcej rozumiem każdą polską piosenkę reggae. W Babilonie zdrada, każą nosić jaja i wąsy, a jaja podnoszą emocje i wywołują wojny. Staw nie wywołał nigdy żadnej wojny, ani nie podniósł żadnych emocji. Reggae to jest hańba dla polskiej muzyki i sztuki. Gdzie on w ogóle kurwa jest? Zresztą, jakby był, to i tak pewnie nic by z tego nie rozumiał, przymknąłby swoje oczy i powiedział: ej, wariaty, zajebisty ten los, ej, jakie będzie pizza, miało być pół godziny temu za godzinę. Ojoj. Staw jest jedyną osobą, która jak je kebaba, a odbija mu się schabowym, to nie zastanawia się, czy to była kuchnia Fusion, tylko musi sobie uświadomić, że opierdolił dwa obiady. Hajmer Kamila Bednarka, wprawdzie jednej z największych pseudogwiazd polskiej sceny muzycznej. Zróbcie hałas na Stafa! Ojoj! Właśnie, zobaczymy jak to działa też. Jak ja powiem ojoj, to wy dla Stafa, tego grubego skurwiela, który mnie nie słuchał, też sikałem jak nadałeś, bo było nudno. Zróbcie to dla Stafa. Ojoj! Widzisz? Pierwszy raz hałas nie dla Bednarka, a dla ciebie. Dobra, zostały mi dwie osoby. I pierwszą rzecz, którą muszę powiedzieć, w każdej ekipie zawsze każda osiedlowa ekipa ma kilka standardowych osób. Zawsze jest ktoś, kto musiał być trochę rudy, to jest real talk. Zawsze jest jakaś ciepła, przystojna pizda. Zawsze jest jakiś najmniejszy karakan, który najwięcej gada, jest mały, ale potrafi szczekać. Jest jakiś pojebany debil, który kurwa jest z patologii, nie wiadomo o co mu chodzi. Jest kurwa ktoś, kogo nikt nie zna, nikt się nie interesuje, ale zawsze przychodzi jak staw. Jest jeszcze zawsze ta dwójka, brzydki, który rucha. I brzydki, który nie rucha. Dobry wieczór, Pejter. Pejter, plemniki twojego ojca musiały stoczyć nie lada bitwę, żeby komórka jajowa twojej matki zdecydowała się, z którym zjebaniem masz się urodzić. To był wyścig. Wyobraźcie sobie, że to jest komentarz w telewizji. Naprawdę. Plemnik z autyzmem powoli plasuje się na prowadzeniu, ale tuż za nim zespół Downa nie daje do końca za wygraną. Mamy tu również gen dobrego freestylowca, ale to chyba jakiś zabłąkany plemnik z wczorajszego wieczoru. I urodziła się chodząca miotła po chemioterapii, która jak otworzy mordę, to nie wiadomo, czy drzwi skrzypią, czy koty się jebią za oknem. Napisałeś o sobie, że boisz się zastrzyków. Babinczy kiedyś powiedział, że może się zarazić od Edzia penalstwem. Co oni was kurwa kuli jedną igłą? Twój brat ma firmę przeprowadzającą deratyzację. Staw? Ojoj. Dla ciebie deratyzacja to inaczej usuwanie gryzoni w postaci szczurów. I mówię o zwierzętach, nie o tym, co robicie z Bednarkiem za sceną. Gdyby twój brat założył firmę usuwającą gówno z YouTube'a, nie byłoby tam kawałka pod tytułem Ona czuje we mnie pancie. Jesteście największą padaką na polskiej scenie po wersach z Buka. Tu cytuję, byłem na kolanach, kiedy wujek Władek przyszedł. I piosence Kimka czy Kulinka. Fajter z Filipkiem, jak było trzech króli mikrofonu, w końcu zgarnęli do domu fanki, które miały 24 lata. Jak się dodało ich wiek. Fajter, twoje gardło zwiedziło tyle kutasów, że migdałki mają licencję przewodnika. Od jakiegoś czasu Pejter jest fanem streamów i pokera. Babiasz hazardzista. Nie wiem, to jest chyba dla ciebie idealna przyszłość, Pejter, szczególnie Texas Hold'em. Cokolwiek się nie będzie działo na świecie, cokolwiek się przed tobą nie odsłoni, i tak do końca życia zostaje ci tasowanie. Pejter, w sumie już legenda polskiej sceny freestyle'owej, kolega od Juni, zróbcie wielkie brawa dla Pejtera. Dobra, zostało mi to ostatnie gówno na koniec. Człowiek, który dzisiaj po raz wielka, w ogóle gwiazda wieczoru, zróbcie hałas na Filipka, zrobicie go dwa razy. Punkt kulminacyjny dzisiejszego wieczoru, pierwszy raz na scenie oficjalnie z kartką. Mały wzrostem, wielki szczekaniem. Uosobienie flow, stylówki, punchline'ów, besztania wszystkich po kolei. Stary, jebaniem twojej postaci zajęły się tak wielkie i ważne dla historii polskiego rapu postaci jak Tomp, P.D.O.S. i Colby. Z taką atencją ze strony raperów można to porównać do atencji dziewczyn, które się tobą jarają. Szczerbate, grube, nieumiejące śpiewać, albo chude, rude, paskudne ćpunki. Zaczynam rozumieć. Trochę rude. Filipek,
wspierany przez Kubę Grabowskiego, wel, Kłepo na fajda, tudzież Kiłbo na fajt. Zrobiłeś duży fame wśród gibusów, wydałeś dekoratora wręcz. Swoją drogą mam nadzieję, że sprzedało się lepiej niż płyta dekady. Opierdoliłem więcej mojego nielegala w podziemiu, jak Edzio mówił mi o wyniku sprzedaży. Zdałeś prawko za iluś nas tym razem. Filip, gimnazjum już usunęli. Ja bym radził robić coś z tą maturą, bo za 10 lat może już nie być możliwości. Ale nie mogę absolutnie, no nie mogę nie zaczepić o mój ulubiony temat. Myślę, że wszyscy oglądaliśmy finał z Torunia. Powinienem to zacytować. Oddam się w tej chwili recytacji tego pięknego dzieła. Sonet. Filip Marcinek, toruńska żenada. Wariacja na temat, przypomnę temat, wielkie odkrycia. Yo. Wow. Łapy. Co to jest za bit, kurwa, w ogóle? Wow. 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 Yo, yo, yo. Łapy, 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 łapy. Yo, yo, yo. To jest... Yo? Dobra, to jest Filip. I wpadam i teraz nawijam tu do tego. Szukać moje flow, to jak szukać gazu łupkowego. I teraz lecę dalej, bo kiedy tu wchodzę, to teraz sprawdź. Filip da ten rap, ale Filip, kurwa masz! To jest tu obraza, ale beat, beatmaker jest chyba po stronie gaza. Chuj tu z nim! To jest najbardziej emocjonalny fragment. Na koniec przytoczę tylko te słowa. I to jest tak tutaj. Raper dobrej postury. To się nagrywa po chuj. Wracałem z emerytury. Filip, wiesz co łączy twój seks z bitem, który DJ Chmielik spuścił ci w Toruniu? Zabierasz się do roboty pół godziny, żeby potem zjebać to w 30 sekund. Mam wrażenie, że na tej bitwie czuwał nad tobą duch Bobera, który stał i szeptał ci do ucha, bo kiedy wejdę, bo kiedy wejdę. To jest teraz najgorsza sytuacja, którą nie wiem, czy opowiedzieć. Mieliśmy za czasów jeszcze błogiego życia i wolności. Zasłyszałem taki bardzo smutny fakt, iż zdarzało nam się, że mieliśmy pewną sytuację z jedną tą samą dziewczyną, o czym dowiedziałem się potem i strasznie skarżyła się, że Fifi to jest Koliber Krudziak. Ma strasznie małego kutasa i cienkiego kutasa i ja znam akurat podejście dziewczyn do byłych chłopaków czy do chłopaków, z którymi obcowały i zastanawiałem się, czy powiedziała tak serio, czy po prostu z zemsty, że podał jej pały i sobie poszedł artysta. I zacząłem jej wierzyć dopiero w momencie, w którym mówiła, że zamknęła oczy do loda i była w pełni przekonana, że Filip jeszcze bierze prysznic, a przed wyjściem włożył jej słomkę, żeby dopiła browara. Ale cóż. Laury w tym roku zgarnął Bober, ja zostałem wicemistrzem. Fifi, na pewno napiszesz jeszcze coś pod zupełnie inny temat, co potem rzucisz na bitwach. W ogóle, stary, ostatnio ulubione tematy na freestylu. Ewa Tylman, Otylia Jędrzejczak i Jaśmela. Twoja była dziewczyna jest jak Kilimandżaro. Żeby na to wejść, przynajmniej trzeba najpierw puścić na to mele. Filipek miał kiedyś jeden ze swoich słynnych przerywników, który było od chuja, albo wersów typu jadę z oknem! Wtedy jest mój ulubiony, naprawdę, jadę z oknem, nie wiem dlaczego. Filip jest tutaj jak Mołotow. Staw, znów tłumaczę to dla ciebie. Koktajl Mołotowa jest to butelka nasączona alkoholem złożoną szmatą, która się pali. Filipek, twój seks również musi być jak koktajl Mołotowa. Potrzebujesz grubej butelki z alkoholem, żeby jakakolwiek szmata mogła się tym zajarać. Człowiek, który zawładnął polską sceną freestyle'ową, jest to cholernie inteligentny buntownik, do którego mam wielki szacunek i gwiazda dzisiejszego wieczoru. Zróbcie hałas na Filipka, dziękuję! Dziękuję bardzo, Kamilu.